Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mam dla was niespodziankę i właściwie to jest wydanie specjalne, a mianowicie będziemy latali miniaczem trójką na quadzie FPV. Zastanawiałem się, jak to wszystko zrobić. Ogarnąłem to tak, że mamy akurat wersję Mini 3 bez Pro, czyli 4K będzie w 25 klatkach, ale mamy filtr nakładkę szerokokątną i filtrek ND. Już to wszystko działa, zaraz podepnę tylko Nazgula 5-calowego. Nie powinno nam nic blokować. Polatam tutaj w pierwszy lot blisko. Zobaczymy, jaki efekt będzie, jeżeli chodzi o obraz i jak sobie maluch poradzi w postaci nadajnika wideo, ale od razu kamery, która rejestruje obraz. Troszeczkę inaczej niż zwykle? Myślę, że fajnie. Zaczynamy, co? Jak macie jakieś komentarze, dajcie znać. Mam w tej chwili miniaczy 1, 2, 3, 4, dwa nowe, dwa używane. Jeden pojedzie zaraz do serwisu, więc jest wesoło na bieżąco, ale to są świetne drony. Spróbujemy wykorzystać je też jako kamera. Pasażer do rejestracji lotów FPV. Zaczynamy zatem. I tracę obraz. Dlatego latamy bliżej. Kamerę dałem trochę za wysoko. Tutaj oczywiście blokowany jest moduł 3. Muszę troszeczkę wyciągnąć antenę, ale muszę uważać na to. Są drobne zakłócenia. Ogólnie są pewne kosmetyczne sprawy. To nie jest idealne rozwiązanie, ale spróbujemy zrobić drugi lot. Leciutko podniosę gimbala do góry. Krótki lot, 3 minutki, blisko tutaj, żebyśmy nie stracili zasięgu, no bo szkoda go od razu rozwalić, nie? Nie jest źle, ale też nie ma tragedii. Zamieniłem tą nakładkę szerokokątną na zwykły filtr polaryzacyjny. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę lepiej, bo jednak mi bardzo ta nakładka ciążyła, a ten jest dużo lżejszy. Lecimy. Nagrywanie w mini już jest. Dałem 5 stopni gimbala do góry. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Szału nie było, ale miejmy nadzieję, że teraz będzie troszeczkę lepiej. Patrzę już. Na początek blisko i bardzo nisko polecimy. Teraz jest fajnie. No teraz jest super, nie? Taki lekki dive. Dobra, podniesiemy się jeszcze. Teraz jest pięknie opadanie. Nazgul się trochę męczy, nie wiem dlaczego. Ale ogólnie jest git, jeżeli chodzi o transmisję. Mam cały czas 50 megabitów na sekundę. Spróbujmy zrobić jeszcze przelot niski, cruising. Teraz jest bardzo fajnie. Ja myślę, że jest duży potencjał, jeżeli chodzi o te ujęcia. Wykorzystanie kamery z miniacza ma też swoje ograniczenia, ale jest to do zrobienia. Oczywiście wąskie pole widzenia to jest jedna rzecz, bo jednak kamerki sportowe mają dużo szersze pole widzenia. No i parę tematów. Dobra, teraz staram się równo lecieć. Nawet jakbym zgubił zasięg, to a nie powinienem tak łatwo uderzyć, bo zawsze zostaje jakieś 15-20 sekund. Nawet nie tracę tak zasięgu, jest dobrze. To sobie już wrócimy i zlądujemy. To wszystko. To już nam pozwoli ocenić sytuację, jak się nadaje miniacz do wykorzystania w FPV. Bardzo ciekawe doświadczenie. 2 minuty lotu już na pewno wystarczą. Dziesięć stopni do góry gimbal od poziomu podniesiony. Poszedł do góry. Lecimy. Głośno pracuje przy tym locie. Wchodzi mi trochę gimbal tutaj w pole widzenia DJI O3. Na razie zakłóceń nie ma żadnych. Mam 50 megabitów na sekundę cały czas w goglach. Podnieśmy go troszkę. Teraz zrobimy sobie manewr. Polecimy w stronę drzewa i zaraz wrócimy.
okrążam drzewo. 50 megabitów na sekundę cały czas jest gitara pod kątem zasięgu w goglach. Teraz spadł mi do 20, ale nadal było dobrze. Wracamy. Minuta lotu. Nisko teraz. Troszkę szybciej spróbuję polecieć. Osiem megabitów na sekundę było przed chwilą. Czyli są zakłócenia. Dobra, będziemy lądować. Mam wnioski już. Teraz zauważyłem, że po pierwsze tak 10 stopni do góry to jest za dużo, 5 zrobiłem i też przełącza się po wyłączeniu w tryb stabilizacji follow, więc to mieliśmy na follow, a nie na FPV, więc drobna korekta, teraz mamy 5 stopni do góry gimbal od poziomu i jest tryb stabilizacji FPV, lecimy. Spróbuję polecieć troszkę szybciej. Teraz jest bardzo ładnie. Trochę podniosę go, na wypadek gdybym stracił zasięg. Prostujemy sobie kłada, żeby przelecieć 200-300 metrów, 100-200-300 metrów spokojnie. Nawet bez wizji. Nie lata dobrze z takim obciążeniem kład. Coś mi chyba jeszcze trze. Dobra, będziemy wracać, bo to nawet nie chodzi o to, żeby tu latać nie wiadomo jak. A daleko zrobiłem trochę takich podstawowych manewrów. Teraz sobie wrócimy. Fajna sprawa do dopracowania. Myślę, że da się zrobić to jeszcze dużo lepiej. No. Słuchajcie, podsumowując projekt, ciekawostka, da się to zrobić troszeczkę lepiej. Fajnie byłoby w ogóle zdemontować kamerę i właściwie całość, jeżeli chodzi o miniacza. A wiadomo, że będą nam wyskakiwały błędy. Takie rzeczy już widziałem na Cinelifterach. Natomiast jako eksperyment, dlaczego nie? Tym bardziej, że można kupić też okazyjnie miniacze, które na przykład są nielotami po rozbiciach i tak dalej. Zdarzają się takie sytuacje, więc można je też wykorzystać. Patrzyłem na ujęcia, one nie są idealne. Trzeba mieć też specyfikę, jeżeli chodzi o lot i wypadałoby sobie to dograć przez jakieś 2-3 godzinki, jeżeli chodzi o cały set, cały zestaw i jego konfigurację. Mimo wszystko jestem zadowolony z tej próby, bo przynajmniej możemy porównać sobie ujęcia z tymi z DJI O3. Tutaj jest na pewno szersze pole widzenia, możliwość stabilizacji w Gyroflow. Tu jest gimbal i też niższe pole widzenia, ale można na bieżąco też pokazać na przykład klientowi, co chcemy zrobić, nagrywając powiedzmy samochód. Dzięki za uwagę, dzięki za obejrzenie tej próby. Widzimy się w kolejnych epizodach. Dla osób, które zaczynają przygodę z dronami, pamiętajcie, że mamy bezpłatny warsztat, 5 pierwszych kroków w świecie dronów. Mówię tam o tym, jak zacząć, jaką wizję obrać, jaki model sobie sprawić, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby można było latać też sukcesem długotrwale. Dla osób, które eksploatują Mini 3 Pro czy Miniacza 3, mam warsztat produktowy od A do Z, bardzo dobry, jest to bestseller, pracowałem nad nim długo, pokazuję tam od pudełka aż po projekty kreatywne, sposoby wykorzystania funkcjonalności tego drona i jego pełen przegląd funkcjonalności. Dzięki Wam za uwagę, widzimy się w kolejnych epizodach. Do zobaczenia. Cześć!